Oj, tutaj kiks jednego z naszych obrońców. Wiktor Podolski nie trafił w piłkę. Dośrodkowanie w pole karne. Pierwszy strzał gospodarzy. No i było groźnie już na samym początku meczu pod naszą bramką. Stawia Belica, Jakub, to on będzie prawdopodobnie bezpośrednio strzelał na bramkę. Tak jest, już rozbiega, strzela na bramkę, ale niecelny strzał. Mija prawy słupek naszej bramki. Teraz Dominik Marek przyjmuje tą piłkę bardzo ładnie. Świetne podanie do Krzyśka Małolepszego, ten ach, w ostatniej chwili uprzedził. Jest Bartek Marendowski. Marendowski, świetny zwód, jest w polu karnym. Dobre podanie do Małolepszego, uprzedzony jednak przez bramkarza. Będziemy mieli rzut rożny. Bardzo dobra okazja Myszkowian. Czyli agresywne, mocne dośrodkowanie w pole karne. Tak jest, przedłużona piłka, świetnie Krzysiek Małolepszy. Przedłużona ta piłka była przez Mateusza Zacharę i Małolepszy był bliski strzelenia bramki, jednak... Mają tę piłkę spokojnie, krótko gospodarze. Jakub Siwek teraz rzuca tą piłkę w pole karne. Niebezpieczna znowu sytuacja, ależ tutaj blisko był Lachowski, żeby tą piłkę trafić głową. Lepszy. A może Paweł Marchewka zdecyduje się na bezpośrednie uderzenie, zobaczymy. Marchewka jednak strzela na bramkę, ale to było za daleko, strzał był za lekki i bez problemu łapie Patryk Krzyżański. Bardzo dużo miejsca mają miejscowi, to trochę martwi. Dobry strzał, ale wprost w bramkę Bartka Kucharskiego, który bez problemu łapie tą piłkę. Ten nie przejął piłki. I teraz z Brosławice, świetny przechwyt, sam na sam Dominik Marek, jest! Dominik strzela i broni bramkarz Dramy z Brosławica, ależ to proszę był błąd Państwa, Dramy. Stuprocentowa okazja dla MKS-u Myszków na objęcie prowadzenia w Brosławicach. Niestety bramkarz gospodarzy Patryk Krzyżański, tym razem górą. I rzut rożny dla zespołu gospodarzy. I kolejna groźna sytuacja. Dobrze wróci do obrony w tej akcji, będzie niebezpiecznie. Lachowski, ach, wypuszcza po drugiej stronie. Wracamy teraz szybko, bo jest niebezpieczna kontra. I Lachowski sam na sam z bramkarzem, świetny wślizg. Kto to był? To był Marcel Gieroń. Brosławice znowu mają sporo miejsca tutaj, 25 metrów od bramki. Jest Siwek, strzela na naszą bramkę, broni Kucharski. Niebezpieczna sytuacja, niebezpieczny strzał. I teraz Zachara ma znowu sporo miejsca w środku. Jest, był Marek, ale ten wybrał Marchewkę. Ten ma dużo miejsca, strzela z dystansu, jest Rykoszek i gol! Paweł Marchewka, to jest jego szósta bramka. 36 minuta meczu w Brosławicach. Myszkowianie wychodzą na prowadzenie. Świetne uderzenie Pawła Marchewki. Drama z Brosławice, MKS Myszków 0-1. Mówiliśmy, że to z Brosławice mają dużo miejsca przed naszym polem karnym, ale to tym razem my mieliśmy dużo miejsca pod ich polem karnym. A taki snajper, taki strzelec z dystansu jak Paweł Marchewka takich sytuacji nie marnuje. Piłka poszła jeszcze po bucie jednego z miejscowych, przelobowała bramkarza, zatrzepotała w siatce i prowadzimy 1-0. Myszkowaj, mamy szansę na... Idziemy 4-3, 5 naszych piłkarzy. Wyjdzie Mateusz Zachara sam na sam praktycznie z bramkarzem, ale za mocno tą piłkę wypuścił. Niebezpieczny strzał na naszą bramkę. Jest Kucharski na posterunku. Ale no, troszeczkę za łatwo dochodzą gospodarze do tych strzałów. Jest tutaj Mateusz Wójcik. Tak, wrzutka dobrze do Marcela Gieronia! Jakim cudem wy... Ale i tak był już spalony. Ach, dobre zagranie. Rzut karny. Tak. Nie ma wątpliwości. Tutaj podpychany jeden z zawodników Dramy i będą oni mieli rzut karny. Bartosz Kucharski na linii. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego stałego fragmentu gry. Lachowski. Lachowski kontra Kucharski. Lachowski strzela i 1-1. Najbardziej boli zawsze strata bramki z rzutu karnego. Nie wiemy, jak tam ta sytuacja wyglądała. Na pewno to po meczu przeanalizujemy. Natomiast 66 minuta spotkania, no i gracze Dramy z Brosławice doprowadzają do wyrównania. Dośrodkowanie w pole karne, świetna okazja, strzał. Jeszcze jest Zachara. Jach, Małolepszy nie trafia tej piłki. Proszę Państwa, to była stuprocentowa okazja do zdobycia kolejnej bramki dla MKS-u Myszków. Tym razem krótko, do Marchewki. Marchewka wrzuca w pole karne i zgra, świetny strzał Zachary.
kurwa ma! Kolejna 100% okazja dla MKS-u Myszków. Zagrywa tutaj na prawą stronę do Marendowskiego. Marendowski 1-1 z zawodnikiem gospodarzy. Ścina do środka pola. Świetnie wypuszcza tutaj Marchewkę, która uderza za lekko tą piłkę. Bramkarz broni. Trochę tych centymetrów mamy na polu karnym. Jest Dominik Marek, wrzuca piłkę nisko, ale świetnie zagrał tą piłkę. I Zachara był bardzo blisko strzelenia bramki. Niebezpiecznie. Pod naszą bramką. Po rękach Kucharskiego piłka wychodzi na rzut rożny. I teraz po prawej stronie zawodnik ma sporo miejsca. Będzie wrzutka w pole karne niebezpiecznie. I w boczną siatkę. Marendowski, Marchewka. Marchewka dobrze w uliczkę wypuścił. Podolskiego i co? Nie ma rzutu karnego. A to chyba była sytuacja na rzut karny jednak. Marchewka, jeszcze mamy piłkę. Świetnie, ma trochę miejsca Paweł Marchewka. Uderza w pole i paruje bramkarz tą piłkę na rzut rożny. Nie ma rzutu rożnego, jeszcze ktoś tam ratuje. Ach, błąd teraz Wiktora Podolskiego. Rusza drama. Polokarny zawodnik strzela i supek. Bardzo niebezpieczna sytuacja po błędzie Wiktora Podolskiego. I teraz świetnie minął jeden z zawodników. Niebezpiecznie i poprzeczka. W ostatniej akcji meczu prawdopodobnie ratuje nas poprzeczka. Ponownie Mateusz Hermasz, to ten sam zawodnik, który w supek trafił parę minut temu, teraz trafia w poprzeczkę. To już 94. minuta spotkania w Wrocławicach. I w tym momencie sędzia główny spotkania kończy mecz inauguracyjny tego sezonu czwartej ligi śląskiej grupy pierwszej, w którym to drama z Wrocławice remisuje z MKS-em Myszków 1-1. Myszkowianie prowadzili od 36 minuty 1-0 po strzale Pawła Marchewki. Niestety nie udało się tego prowadzenia utrzymać do końcowego gwizdka i remisujemy z Wrocławicach po stracie gola z rzutu karnego 1-1. Z nami Bartek Marendowski, wyróżniający się piłkarz MKS-u Myszków. Pierwszy mecz sezonu, 1-1 w Wrocławicach. Bartek, no, pierwszy raz zagrałeś w drużynie seniorskiej swojego rodzinnego miasta. Jak ci się grało? No, bardzo dobrze. Myślę, że był dobry mecz dla oka. Bardzo szybki, wymagający. I myślę, że był to sprawiedliwy remis, bo sytuacje były z obu stron. A powiedz mi, jak widziałeś sytuację z rzutem karnym, kiedy no, chyba Wiktor Podolski był faulowany? Tak, wydaje mi się, że był faul. Niestety nie odwidzę sędzia. Zgadza się. Powiedz mi, jak się czujesz grając dla klubu ze swojego miasta? Jest różnica, ostatnio byłeś w Czakowiance, a Bożno, tam też byłeś podstawowym zawodnikiem. Czy łatwiej jest reprezentować swoje miasto, czy klub spoza? No, myślę, że fajnie grać w Myszkowie, jest to taki smaczek, że gram w rodzinnym mieście. Dziękuję bardzo i życzę tak udanych występów albo lepszych jak dzisiaj. Dziękuję. I trener z Dramy z Wrocławice, pan Dariusz Wojak. Trenerze, 1-1 na inaugurację. Czy jest trener zadowolony z tego wyniku? Ja panu powiem tak, tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam po pierwszej połowie z remisu, jakbyśmy mieli końcowy remis, to by był zadowolony. Uważam, że w drugiej połowie to sytuację troszkę mieliśmy więcej i troszkę więcej szczęścia i takiego spokoju pod bramką przeciwnika, bo mieliśmy tych sytuacji, poprzeczki, słupki i tego ostatniego podania zabrakło takiego już, którego do bramki tylko piłkę strzelić. Wie pan co, no i nie jestem zachłanny, ja się cieszę z remisu. Jesteście Beniaminkiem, natomiast tą ligę okręgową przeszliście jak burza, 145 strzelonych bramek. Jaki jest cel Dramy z Wrocławice w tym sezonie? Wie pan, każdy się pytał, cel jest jedyny, utrzymanie się i to jest ten główny cel, także my tu chcemy po prostu, tak jak już tyle razy to gdzieś mówiłem w wywiadach, że zrobić wszystko, żeby ta jesień była taka, która da nam spokój na wiosnę, żeby na wiosnę już nie gonić niczego. I tego wam serdecznie życzymy i zapraszamy do Myszkowa. Dziękuję. W rundzie rewanżowej. Dziękuję bardzo. Robert Majchrzak, trener MKS-u Myszków po zremisowanym 1-1 meczu z Dramą z Wrocławice. Trenerze, ten mecz dzisiaj mogliśmy wygrać, ale też mogliśmy przegrać. Ten remis chyba sprawiedliwy. Myślę, że tak. Z przebiegu całego meczu uważam, że remis jest jak najbardziej sprawiedliwy. Mieliśmy i my swoje sytuacje, i przeciwnika swoje sytuacje. Widzieliśmy, że czeka nas tutaj ciężka przyprawa. Beniaminek na pewno, który ma w swoich szeregach dużo doświadczonych zawodników, dużo młodości też i spodziewaliśmy się takiego meczu. Uważam i mówię tu tak samo, chciałem w ogóle chłopakom podziękować za to, że dzisiaj daliście naprawdę dużo i widać, że każdemu zależało, żeby stąd wywieźć zwycięstwo. Nie udało się, tak jak mówiliśmy,
swojej sytuacji, ale przeciwnik również miał. Uważam, że ten remis jak najbardziej spełnił. Także cieszymy się z tego punktu, myślę. Jak ocenia trener grę linii defensywnej? Pierwszy mecz właściwie w takim ustawieniu z obrońcami Wójcikiem i Wnukiem na stoperach, z Marcelem Gieroniem na boku obrony. Czy to był ich dobry występ? Myślę, że tak. No, błędy się zdarzały, ale myślę, że patrząc jak gdyby na przekrój tego, że ta linia defensywna była tak naprawdę, no, grali chłopcy, można być takim ustawem pierwsza osobą, ale są to zawodnicy na tyle, uważam, już z jakością, że oni sobie doskonale dali radę. Oczywiście można wiele rzeczy poprawić, można wiele rzeczy jeszcze gdzieś uzupełnić, ale uważam, że zagrali dobry i na dobrym poziomie mecz. Myślę, że jak na pierwszy mecz po właściwie bardzo krótkiej przerwie, kiedy ostatni zawodnicy dochodzili na kilka dni właściwie przed sezonem, możemy być optymistami patrząc w przyszłość. Na pewno, ja tak jak mówię, zawsze patrzę, co jest po rundzie. Tak, zaczęliśmy, uważam, dobrze, na wyjeździe punkt, cieszymy się z tego. Mamy kolejne mecze, będziemy się kolejne mecze przygotowywać. Myślę, że coraz bardziej będziemy zgrani, coraz bardziej będziemy już lepiej funkcjonować, czy w defensywie, czy w ofensywie. Będziemy bardziej skuteczni, także myślę, że czas będzie tylko działał na naszą korzyść. Dziękujemy bardzo. Super, dziękuję.